Ciężarówki z kruszywem, koparki i walce. Takie widoki zapewniają trwające prace nad południową obwodnicą Olsztyna. Podzielone są na dwa zadania. Zadanie numer 1 dotyczy odcinka od węzła Olsztyn Zachód w okolicach Kudyb do węzła Olsztyn Południe. Na tym fragmencie drogi prace skupiają się na robotach ziemnych, które z pomocą ciężkiego sprzętu wykonuje 236 osób. Znajdzie się na nim aż 11 obiektów mostowych. Są to prace związane z wymianą gruntów, ze stabilizacją gruntów. Wykonywane są także nasypy. Rozpoczęły się na tym odcinku również prace na większości obiektów mostowych. Trwa tutaj zarówno fundamentowanie na niektórych z tych obiektów, jak też palowanie. Drugim zadaniem wykonawcy będzie budowa odcinka od węzła Olsztyn Południe w kierunku węzła Olsztyn Wschód. Jego początek to droga S51 i okolice Tomaszkowa, a koniec niedaleko Wójtowej Roli, gdzie połączy się z drogą numer 16. Realizacja tego zadania rozpoczęła się 18 lipca. Tutaj początek miał miejsce kilka tygodni temu, więc dopiero mamy do czynienia z pracami przygotowawczymi. Wykonawca wycina drzewa, usuwa karpy po wyciętych wcześniej przez Lasy Państwowe drzewach, a także zdejmuje humus z terenu, na którym będzie budowana droga. Przygotowywane są również nasypy pod drogi technologiczne. Wszystkie prace prowadzone są w systemie projektuj i buduj, dzięki czemu wykonawca może modyfikować projekt w czasie trwania robót. Pozwala to rozwiązać napotkane problemy bez konieczności zmian w umowie. I oby tych problemów było jak najmniej, bo obwodnica Olsztyna to strategiczna inwestycja dla całego regionu. Choć praca naukowa kojarzy się ze sterylnymi laboratoriami i przestronnymi bibliotekami, to są także takie dziedziny nauki, które zmuszają naukowców do ciężkiej pracy fizycznej, w której nie pomagają im ani letnie upały, ani też wiosenno-jesienne opady. Mowa oczywiście o archeologii, która jest fundamentalnym źródłem poznawania naszego dziedzictwa kulturowego. Aby poznać to, z czego wyrośliśmy, czyli nasze historyczne dziedzictwo. Bez poznania kultury materialnej nie poznamy kultury duchowej, a bez połączenia tych obu dziedzin życia tak naprawdę pozbawiamy się sami korzeni, dlatego szukamy przeszłości, szukamy śladów naszych przodków. W tym celu już po raz trzeci ruszyły poszukiwania na polach, które były miejscem jednej z największych i najkrwawszych batalii średniowiecza. Mowa oczywiście o Bitwie Grunwaldzkiej. Poza pozostałościami głośnego starcia, celem poszukiwaczy są wszelkie artefakty pochodzące z bogatej historii Prus Wschodnich. Warmia i Mazury są bardzo interesującym terenem. Mamy tutaj przede wszystkim osadnictwo pruskie, zniszczone przez krzyżaków i niestety zniszczone na tyle dokładnie, że śladów tego osadnictwa jest bardzo niewiele. Na szczęście ostatnimi laty pojawiają się nowe odkrycia związane z Prusami i to bardzo cieszy, bo do tej pory wiedzieliśmy o nich niewiele. Potem oczywiście państwo krzyżackie i to wszystko, co z nim związane, tutaj chyba nie trzeba bardziej tego wyjaśniać, twórcy gospodarczej potęgi tego regionu, wielu miast Warmii i Mazur, no i nie tylko oczywiście. Później ważny, bardzo ważny moment, czyli bitwa pod Grunwaldem. Prace na polach grunwaldzkich prowadzą nie tylko profesjonalni archeolodzy. Są oni wspierani przez amatorów historii, którzy choć dyplomów nie mają, to posiadają jednak ogromną wiedzę i doświadczenie w temacie. Nie nazwałbym ich amatorami. Są to może nie profesjonaliści z dyplomami, natomiast ludzie, którzy pracują z wykrywaczami metalu od wielu lat pod kierunkiem archeologów, współpracują z archeologami. W związku z tym ich wiedza jest ogromna i nie do przecenienia. Także dlatego też my bardzo chętnie podejmujemy współpracę z ludźmi, którzy wiedzą, co robią, wiedzą, jak robią i przede wszystkim wiedzą, po co to wszystko robimy. Czyli dla, tak jak mówiliśmy wcześniej, poznania historii, jednocześnie wzbogacenia też Muzeum Bitwy pod Grunwaldem o nowe zabytki, bo na tym nam również bardzo zależy. W grunwaldzkich wykopaliskach biorą udział archeolodzy i pasjonaci nie tylko z kraju, ale i z zagranicy. Jedną z grup, która przyjechała na Mazury, jest Polski Klub Eksploracji Historycznej Thesaurus, którego członkowie w poszukiwaniu zabytków na co dzień przekopują Wyspy Brytyjskie, a także biorą udział w poszukiwaniach na terenie całej Europy. Staramy się brać udział w tego typu imprezach właściwie w całej Europie. No a teraz mamy przyjemność tutaj już trzeci raz niektórzy z nas uczestniczyć w badaniach właśnie pod Grunwaldem. Choć to dopiero początek tegorocznych wykopalisk, to poszukiwacze już mogą się pochwalić pierwszymi znaleziskami. Powoli się rozkręcamy. Dzisiaj już były takie przymiarki. Znaleźliśmy kilka grotów, strzał. To takie najczęstsze znaleziska dotyczące pobojowiska. Wyszły też dwa bardzo fajne zakończenia pasów, prawdopodobnie okres średniowiecza.
Na razie myślę to tak na początek. Badania będą się przez kilka dni tutaj rozwijały, więc myślę, że jeszcze sporo ciekawych rzeczy się znajdzie. W poszukiwania zaangażowane są nie tylko formalne grupy, ale także niezrzeszeni pasjonaci, którzy dzięki swojemu doświadczeniu i szczęściu nierzadko mogą się pochwalić wynikami nie gorszymi od zawodowych archeologów. Była to ostroga w bardzo dobrym stanie, ostroga późno-średniowieczna albo renesansowa, prawdopodobnie renesansowa. I prawdopodobnie topór bojowy też to nie jest pewne, muszą to już fachowcy sprawdzić. Oczywiście przypadkowo zostały te rzeczy znalezione, jak większość takich rzeczy, które są oddawane do muzeów. Nauka zwykle nie jest rozpatrywana przez samorządy jako marka regionu. Inaczej jest jednak w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego, którego władze dostrzegają ogromny potencjał w bogatej historii krainy. Wspieranie instytucji historycznych jest bowiem nie tylko wzmacnianiem prac badawczych i naukowych, ale może stać się również doskonałym produktem, który znacząco wesprze atrakcyjność turystyczną regionu. Staramy się umieścić w tak zwanym kontrakcie terytorialnym to zadanie budowy dalszej muzeum w Grunwaldzie, tak żeby projekt około 20-milionowy mógł zafunkcjonować, żeby po prostu ta ekspozycja i działania nie były tylko związane z bitwą, samą inscenizacją, ale przez cały rok, żeby można było Grunwald odwiedzać, edukować historycznie, ale też stanowić w jakiś sposób zainteresowanie turystów. Jest taka szansa, decyzja leży po stronie rządu, ministerstwa. My z trudem, ale znajdujemy udział własny w budżecie, będzie to zapisane, jeżeli dostaniemy zielone światło z Ministerstwa Kultury. Czekając niecierpliwie na wyniki tegorocznych poszukiwań, pozostaje pogratulować Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej inicjatywy, która okazała się skutecznym źródłem pozyskiwania nowych eksponatów i powiększania wiedzy na temat historii naszego regionu. Medycyna i weterynaria to najpopularniejsze kierunki podczas tegorocznej rekrutacji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Uczelnia właśnie podsumowała wyniki letniego naboru. Zainteresowaniem cieszyły się też takie kierunki jak filologia angielska, geodezja i kartografia, dietetyka i pielęgniarstwo. Są też takie, których nie uda się w tym roku uruchomić. Uznania nie znalazły nowe kierunki, technologia drewna i inżynieria kosmiczna. Zbyt mało chętnych zgłosiło się też m.in. na ogrodnictwo i bibliotekoznawstwo. Potwierdza się, że te kierunki albo należy wycofać z oferty, albo ewentualnie zmienić programy kształcenia. No i jest trochę, 11 kierunków w sumie nie otworzyliśmy. Indeks otrzyma w tym roku ponad 5000 kandydatów. Kto się jeszcze nie zdecydował na studia, może to zrobić w dodatkowym naborze, który właśnie wystartował. Na chętnych czeka 2000 miejsc. Do wyboru jest jeszcze około 50 kierunków na studiach stacjonarnych i około 20 na studiach niestacjonarnych. Skierowany jest do tych osób, które albo nie zdecydowały się wybrać jeszcze żadnej oferty. Oprócz tego, przede wszystkim do tych, którzy, którym się powinęła noga na maturze z tego jednego przedmiotu, zdawali egzamin poprawkowy. Wiemy, że w naszym regionie warmińsko-mazurskim takich osób jest 30%. To jest jednak dużo. Dodatkowy nabór na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim potrwa do 14 września. Ogłoszenie wyników nastąpi 26 września. Dożynkowy czas w pełni. Każde z wydarzeń poprzedza uroczysta celebra. Nie inaczej działo się podczas święta plonów powiatu ostródzkiego. W parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie zainaugurowano obchody. Scenariusz na potem tradycyjny. Rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele Najświętszej Maryi Panny. Potem krowodem dożynkowym przeszliśmy pod budynek starostwa. Jak w ubiegłym roku, tak i w tym roku, te wszystkie uroczystości miały miejsce przed budynkiem starostwa. Gościliśmy wielu rolników z całego terenu naszego powiatu. Wszyscy samorządowcy, koledzy samorządowcy przybyli na nasze święto. Wielu gości, wielu mieszkańców powiatu Ostródy uczestniczyło w tych uroczystościach. Przy pięknej pogodzie podziękowaliśmy wszystkim ludziom i wszystkim rolnikom, którzy pracują na rzecz
nas wszystkich tutaj na terenie powiatu. To bardzo ważne, żeby był taki czas podziękowań dla tych ludzi, bo ciężko pracują, a tegoroczne żniwa były bardzo ciężkie. I najważniejsza część programu, wybór najpiękniejszego wieńca. Takiego, który godnie będzie reprezentował powiat ostrucki na dożynkach wojewódzkich. Po długich i męczących naradach, jak można się domyślać, decyzja zapadła. Królem wszystkich został wybrany wieniec z Małdyt. Ostrucki Dyskusyjny Klub Książki powrócił do swojej regularnej aktywności po wakacyjnej przerwie. Ostatnim gościem spotkania autorskiego Miejskiej Biblioteki Publicznej była Aubena Grabowska, poczytna i nagradzana literatka, na spotkanie z którą z niecierpliwością czekali członkowie klubu oraz zwolennicy jej twórczości. Swoje oryginalne imię, oznaczające kwitnącą jabłoń, pisarka zawdzięcza swoim bułgarskim korzeniom. Chęć opowiedzenia o swojej rodzinie, która jednocześnie splata się z kulturą, tradycją, geografią, kuchnią, historią i codziennością rodzimej Bułgarii, przerodziła się w autorski debiut zatytułowany Tam, gdzie urodził się Orfeusz. Wcześniej jednak autorka pisywała proste historie do kolorowych czasopism. Te historie czasopismowe, to one były raczej, żeby dorobić do skromnej wersji lekarskiej, bo ja nigdy nie miałam ambicji ani pomysłu, żeby pisać co innego. Później przez to właśnie, że napisałam Orfeusza i inne powieści, zaczęłam też rozwijać właśnie i formę i treść. Mam wrażenie, że ciągle się rozwijam, że ciągle to, co piszę, jest lepsze, inne. Ciągle mam coś do zaproponowania czytelnikowi. Aubena Grabowska, jak sama przyznaje, pisarką została nieco z przypadku. Literatka jest bowiem doktorem nauk medycznych, specjalizującą się w neurologii, epileptologii i autorką licznych prac naukowych poświęconych jej specjalizacji. Na co dzień prowadzi zakład patofizjologii i elektroencefalografii w szpitalu dziecięcym w Dziekanowie Leśnym, a prywatnie jest matką trójki dzieci. Zarówno praca lekarska, jak i rola matki silnie splatają się w twórczości pisarki. To był zupełny przypadek. Ja chciałam napisać książkę o swoich bułgarskich korzeniach, głównie dla dzieci, dla swojej rodziny. I kiedy ją napisałam, okazało się, że jest na tyle dobra, że może być wydana. Później powstała bajka terapeutyczna, to też było związane z moim zawodem, a później książeczki dla dzieci, również związane z neurologią, ponieważ część akcji rozgrywa się w ludzkim mózgu. I dopiero później okazało się, ja zrozumiałam, że potrafię pisać, że bardzo chcę pisać i chcę pisać dalej i zaczęłam już pisać rzeczy niezwiązane bezpośrednio z medycyną, czyli powieści, aczkolwiek w moich książkach jest tej medycyny bardzo dużo. Autorka lubi wszystkie swoje prace, są dla niej osobiste, ponieważ w mniejszym bądź większym stopniu są związane z bliskimi osobami i wydarzeniami. Mimo to pewne tytuły darzy szczególnym sentymentem. Najbardziej lubię swoją pierwszą powieść, Coraz mniej Olsi. Uważam, że jestem może nie najlepsza, ale jestem do niej najbardziej przywiązana. I jeśli chodzi o moje książki dla dzieci, to z kolei ulubioną moją książką jest trzecia część Julka i Maj. Ta, co się rozgrywa w scenerii zimowej, ta, co jest podróżą jakby w czasie. Także rzeczywiście to jest tak, że każda matka swoje dzieci kocha, ale niektóre bardziej. Swoje pióro literatka zawdzięcza nie tylko inspiracji płynącej z bliskich oraz wspomnień, ale także szerokim zainteresowaniom, zamiłowaniu do literatury i dobrej pamięci. Najwięcej jest inspiracji literackich, bo dzieci, one są oczywiście inspirujące, ale to bardziej wypływa z nich, a nie tak wokoło. Ja to robię dla nich, często na ich prośbę, żeby być bliżej z nimi. Ta książka, którą napisałam dla syna, napisałam po to, żeby zrozumieć jego pasję komputerową, po to, żeby mnie nie umknął w ten świat, dlatego się bałam. Ja widzę... Może tak jak właśnie pisarka, jak obserwator, wszystko co się dzieje dookoła, wyciągam wnioski, zapamiętuję. Mam dobrą pamięć, co zawsze mi pomagało w tworzeniu tych historii, w odtwarzaniu tych zapamiętanych, w przetwarzaniu ich w jakiś sposób. No jest inspiracji literackich, ja mam całe mnóstwo, bo ja na szczęście późno debiutowałam i zdążyłam bardzo dużo przeczytać w życiu, bo teraz czytam mniej siłą rzeczy, dlatego że piszę więcej. To jest na pewno literatura iberoamerykańska.
Gdańska i cały Marquez, Vargas Llosa, Izabela Allende, moja ukochana, do której się odnoszę, ale też książki z dzieciństwa, Alicja w Krainie Czarów, Momo Michaela Ende, Godzina Pąsowej Róży, która ewidentnie dała jakąś inspirację w Alicji, to co wymieniłam, Godziny Cunninghama, Saramago z jego niezwykłymi historiami, mnóstwo inspiracji. Rozmowa z Aubeną Grabowską była tak zajmująca, że sprawiła, iż dwugodzinne spotkanie upłynęło wszystkim obecnym niepostrzeżenie. Jest to doskonała zachęta, aby sięgnąć po lekturę autorstwa pisarki, którą znajdziemy nie tylko w księgarniach, ale także na półkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie.